No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Artel, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Starfield. Drodzy widzowie, nie przedłużam, wam życzę miłego oglądania. Jedziemy. Dzisiaj chciałbym zająć się tym questem, Mantis. Ale zanim tam się udam, to jeszcze zobaczę, czy ja mogę rozbudować mój statek w jakiś sposób. Jeszcze tego nie robiłem. I'll head to my crew position. Figure out the details about Zobaczymy. I picked up something you might be interested in. Captain, it is pleasant to see you. Here, I have something for you. You're welcome. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. I'm more than just an extra gun, you know. I'm just pleased I get to utilize some of my old field collecting skills. It's been a while. Check back with me from time to time after we return from our planetary jaunts. If I pick anything up, it's all yours. Greetings, Captain. Tu jakiś sklep jest? You should inspect your ship for heat leeches every couple. Hey, what can I do for you? Looks to me like you're already in pretty good shape. Okay, no problem. Ulepsz statek. Tryb ulepszenia statku pozwala dokonać ulepszenia statku bez przesuwania się, gdzie należy umieścić moduły. Niektóre układy wymagają poziomu postaci umiejętności. W trakcie jednej sesji można dokonać wielu ulepszeń, a ich koszyk zostanie podany na jej koniec. Ok. Generator osłon. Lepszy jest. Laser. Działko automatyczne. Dobra, a sprawdźmy, co macie na sprzedaż. I'm sure you can find something you like. Nie ma więcej? Tylko ten? A nie, jest więcej Galileo. Jest udana jakaś scena, Helios, łamacz osłon. To jest mój Frontier. Okay, no problem.
Okej. Kreator statku. Kreator statku pozwala ci projektować multiclass malować swój statek. Pasek podłogi po prawej pokazuje, gdzie pojawia się nowe moduły. Zostawiony jest na 0, będą one umieszczone w samym środku. Konstruowanie nowych modułów kosztuje kredyty, a usuwanie ich spowoduje zwrot kosztów. Kreator statku wniesie całkowity koszt. Dokładnie transakcji jest sam koniec. Kontrola przed lotem wyświetla ostrzeżenia i błędy, jeżeli projekt statku jest w podłogi prawidłowy. Ok. Dodaj G. Okej. Tu mamy komponenty. Osłony. Reaktory. Mamy reaktor. Moment. Edytuj. Kurde. Reaktor Stellator 330T. Ten najtańszy mam. Główny syntautro idealny. Ten usunąć. Okej, mamy lepszy reaktor. Teraz tak. I tu jest generator osłon. Tutaj protektor 10S. Bulwar Gwardii. Ten usuniemy. Dodamy osłonę. Ej, co jest? Kurde. Okay, no problem. Jeszcze raz trzeba.
Rator strat. Dobra. Usuwamy. Bierzemy nowy. Okej. Teraz. Moc osądem sobie lepszą. Chcę usunąć i dodać. O, tylko nie wiem, gdzie miałbym to dodać. Zmień. Czemu to jest? Tutaj podnieść. Kurde. Jedno ostrzeżenie. Tu nie tak, albo nie mam osób żadnych. Czym to się nie chce? Nie rozumiem. Kurde. Nie ogarniam tego. Okej, no problem. Kolejne podejście. Też sam reaktor sobie zmienię. Ulepsz statek. Generator osłon. Mogę lepszego.
Znuluj. Ajku. Kreator statku. Damy sobie lepszy generator. To można. Okej, teraz tak. Kwatery. Pokład inżynieryjny. To trzeba było cały statek przebudować, kurczę. Edytuj. Mi się chce bawić. Chociaż sobie reaktor zrobię, chociaż tyle. Kontra przed lotem, czy wszystko jest okej? To wyjdź. Tak, potwierdź. To trwało. Muszę jakieś sobie na spokojnie ten statek poprawić. Dobra. Ten cały mantis bym chciał. Okej. To move on. This is so cool.
Muszę sporo układów przeskoczyć. Pięć. 30. 30. Dobra. Jednak tego questa nie robię. Robimy inny quest. Luka konspiracja. Kart zapłaty. Na pomoc diabłom. Powrót do roboty. Układ woli. Władimir. Porozmawiaj z Władimirem. Dobra, tego oka. Super. Pytamy jeszcze raz, kurde. Czemu on nie hamuje tak od razu, tylko kurczę leci, leci, leci i... Nie chcę strzelać w to, kurde.
Time to get this ship moving. Captain, do you require my assistance? We got a Rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Glad you two finally have a chance to meet. Wish I could have been down at the lodge to see the artifacts come together. But I got a little lost peeking through the eye. Probably would have just gotten annoyed at being bothered. I'll catch a smile at our next big revelation. You know there's more to come. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans. Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive. You won't be the only Constellation out there. Andresia and Mateo are both following up on scans themselves. Mateo went out recently, but Andresia, it's been a while. Hate to pull a worried old man act on you, but I'm an old man, and I'm worried. Yes, indeed. Stop worrying so much, Vladimir. If she's out there, we'll find her. She should be at one of the two sites I've marked on your star map. Can take care of herself, but we all need backup sometimes. Anyway, hopefully you'll be catching Fortune's smile, and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Happy hunting. Usually doesn't. I'm overdrawn from Lady Luck three times over. It's a long tale to tip your ear on, but if you ever wanted to visit, I have a house out there in the starfield. Thought I was going to see life's eclipse from there, but Constellation swept me away. Haven't been there since we started on the Eye. If you do go there, turn the lights off when you leave, okay? Okej, co tu mamy? Znajdźcie Andrę. Zobaczyć do celu. Powrót na Wektrę. Wrócimy najpierw tam. Jest tu coś ciekawego? Piłownia jakaś? Lepszy uzik, dobra. Thank you.
papierosy takie duże warte są. No uważam. Belek. Dobra. Patrzę sobie jeszcze w drugą stronę. Carrying enough clutter there, or should we find some more? Dobra, mamy wszystko. Wróćmy sobie na statek. Captain, greetings. O, to jest tutaj. Airlock kolejny. Teraz wracamy na wektor. Whenever I'm lost, I think, what would you do in my...
Zobaczymy, co nas tutaj na wewnątrz spotka. It appears things have gone downhill since the last time you were here. Argos has clearly washed its hands of this operation. Well, you're back. Don't you lin me. I thought things had already gone sideways, but no, that was just the beginning. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert, Troy, some of the new Dusties, they didn't make it. You're right. You tell yourself you got deadlines, that the credits are what matter. But it's people doing the job, not machines. You think if you're strict with them that they'll focus on the work, give you a little distance if things go wrong. But you want them to win. Every boss does. Anyway, I was pinned down behind some crates with Barrett. Bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his. Like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lin. I got you." Not quite. Barrett is more dangerous than you might think. Next thing I know, two of the pirates are dead, and he's got the third one in a headlock. Drags him out into the open at gunpoint and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's third law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hela. I didn't overhear everything, but after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up. And both of them ended up getting taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. They could have grav-jumped anywhere. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. Okej. Okay. What can I help you with? Let's see what you've got. Moje niepotrzebne rzeczy, czyli tutaj. Time to go? Zobaczymy. Co to będzie? A chodź, chodź. Na cholera zwykły.
Jak tam wejść? Chyba tej chodni chcę więcej znaleźć. Magazyny warto czytać. Dają stałe bonusy. No właśnie. Gdzie jeszcze mogą być te... Okej, mamy dwa. Potrzebujemy jeszcze jeden. Trudny safe. No zapiszemy sobie. Próbujemy wejść.
zróbmy tak. O. Zmieniło się. Dobra. Co teraz? No i guzik, nie zrobię. Cofnąć, kurde. Dobra, teraz następny. Dobra, i zostały trzy. Znowu nie wiem, jak to wejść. To wczytać, kurde, trudne to będzie. Okej, mamy teraz kolejne. Dobra, i tutaj teraz. Udało się.
Jak tu nas chcesz trochę to robić? Dziwo. Potrzebujemy jeszcze jedno. Jak tam wejść, kurde? A tu są... dobra, zapiszemy sobie. Próbujemy znaleźć jeszcze jedne od zasilania. You need to get rid of some of that gear. Gdzie to może być?
Nic, zobaczymy. Dobra, mamy te potrzebne do zasilania, to możemy wracać. Can't believe we got into this mess. Would you be quiet? Trying to make out the grav jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gotta tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome face. We're doomed. Capital D, doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission. Rescue us. Repeat. Rescue us. Transmisja awaryjna prędnika audio HDR. Nie wierzę, że się w to wpakowaliśmy. Barret, może być cicho, próbuję obliczyć parametry skoku, zanim będziemy pod zasięgiem. Pod zasięgiem czego? Zasięgiem materii czujników Vectery. Orientuj się trochę. Poza układem gwiezdnym przepustowość spada błyskawicznie do praktycznie zerowej. Po co wysyłać tam transmisję? Zamierzasz powiedzieć linię, jak bardzo mamy przesrane, ona nawet nie ma statku.
Nie doceniasz liczby moich wieprzyniwych w tej galaktyce, Heller. Jeden z nich pojawi się tu, aby raz jeszcze uderzyć moją przystojną twarz. Jesteśmy zgubieni przy duże Z. Gotowe, dobra. Do tego, kto to znajdzie, metadane danych tej transmisji umieszczam w urzędne międzygwiezdne. Uratuj nas, powtarzam, uratuj nas. Wydarzenie 0, okno w konsulacji, wydarzenie 1, alarm lotuje, niezidentyfikowany okręt piraci, 2, piraci, 3, okno w konsulacji. Dobra. No to mam to, co chciałem mieć. Chciałem teraz z nią pogadać. So, you actually get that computer working again? What? Let me see that. Funny, even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay, let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Seems like you've been keeping busy, Dusty. If, you find yourself in need of a capable traveling companion, we should talk. My contract's up with Argos, and I could use a change of scenery. Works for me. I'm not fussy about assignments. I'll go where I'm needed. Okay. Right. I'll get to work. Let's catch up later. Jak wejdziemy sobie do... Gdzie to było? Status? Statek? Mapa gwiezdna. Załoga, okej. Tu jest przydział, bo tak przydział. Dobra. No dobrze, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!